Cześć, witam. No dzisiaj zrobimy sobie, Sebastian mnie prosił, żebym zrobił zooma na temat kazników, jakich używam. No i tak myślałem, jakie tu proste wskaźniki do wytłumaczenia dla Was. No i pokażę Wam dzisiaj, jak ja to analizuję. Używam dwa wskaźniki. Zobaczcie, Bollinger i RSI. Jeśli macie trening W, trening, no to sobie klikacie wskaźniki, metryki, strategie. Wpisujecie, no Bollinger to BB, wystarczy BB wpisać i macie wstęgi Bollingera, nie? To jest to, wstęgi Bollingera, druga to jest RSI. RSI wpisujecie i macie indeksowy wskaźnik. Po prostu sobie dodajecie do ulubionych i macie je na stałe. I teraz Wam pokażę, jak to w ogóle działa. Na przykładzie Sidusa, co Wam tam na grupie, na czacie wysłałem Wam analizę, że jest fajne wejście. Cofnę sobie do tego momentu, jak podałem wam ten sygnał. I zobaczcie. Bollinger, on wskazuje trend. Po prostu jak on idzie na przykład tutaj na skraju, wychodzi, no to mamy trend wzrostowy. RSI, do czego ja potrzebuję? RSI, ja mierzę siłę danej pary. I zobaczcie Bollingera. Bollinger jest od bandy do bandy. Mamy taką przestrzeń. I on jest albo po lewej stronie, albo po prawej. Chyba, że jest konsolidacja, to on idzie tak środkiem. Ten Bollinger jest taki malutki. A jeżeli jest jakiś trend, to zobaczcie, on się od razu rozciąga. Ta przerwa jest potężna. I zobaczcie na przykładzie. Na tym przykładzie, co ja Wam dałem. No zobaczcie, tutaj jest trend wzrostowy. Trend wzrostowy cały czas idzie po lewej stronie Bollingera. Cena. I teraz na co my czekamy? Ja czekam zawsze za impulsem. No i poszedł ten impuls. Następnie czekam za korektą. Zawsze musi być, raczej zawsze. No nie musi być korekta, ale oznaka zdrowego rynku właśnie polega na korektach. I ja mierzę wtedy, jak są korekty, to ja mierzę właśnie siłę danej pary. I w tym przypadku to jest ten sidus. I zobaczcie, co się stało. Poszedł impuls. Jest ta korekta, którą chciałem. Tu Wam zaznaczyłem. Zobaczcie, cena. Zobaczcie, cena jest bardzo blisko tutaj. Zaznaczyłem te kółeczko. Cena jest bardzo blisko drugiego krańca Bollingera. I na czym polega? I po prostu jak kiedyś był taki i cały czas macie dwa obrazki i musicie znaleźć czasami podobne obrazki, ale musicie znaleźć 7 różnic. Tak samo tu macie wykres, mamy tego Bollingera i musimy poszukać tej różnicy. Zobaczcie. Mamy ten kanał.
Od jednej strony Bollingera, do drugiej strony Bollingera. I tak samo mamy tutaj, jeśli chodzi o RSI. Też mamy jedna strona, druga strona, tak? I po prostu musimy znaleźć różnicę. I zobaczcie, poszła ta korekta. Poszła ta korekta. I ona jest prawie przy tym drugim krańcu Bollingera. A tutaj, zobaczcie, tu jest środek. Tu jest środek. A tu jest prawie krańec. Czyli to jest, wykres nam pokazuje, to jest fake, że sinus jest cały czas mocny. Calutki czas jest mocny. I że to jest tylko fake, że jest zmiana trendu, czy tam osłabienie go. Bo RSI pokazuje nam siłę. I tu jest połowa. Tu jest prawie kraniec drugi. Czyli sidus jest mocny. I dlatego dałem pozycję na longa. Później sami widzieliście, co się stało. Cena tam urosła 20%. Dawam inny przykład. No, na przykład to OK, Bitcoina do dolara. Teraz wam pokażę. Robię na 4 godziny. Zobaczcie to. Cyk. Mamy tutaj od końca, od jednego krańca do drugiego spadła cena, nie? I tutaj wyszła nawet, zobaczcie, wyszła poza ten Bollinger. Czyli tu wam zaznaczę kółeczko. Zobaczcie, wyszło poza, a zobaczcie, gdzie jest tu. Jeśli faktycznie ten dolar jest tutaj silniejszy od Bitcoina, to ta cena powinna być tu. A ona jest ledwo przeszła połowę. Tutaj wyszła poza. I to jest nic innego, jak to jest fake. Czyli Bitcoin jest cały czas mocny. I właśnie takie ruchy musimy wyszukiwać i zobaczyć, co się stało. Jaki wzrost. Od tego fejku cena poszła 9%. Takie rzeczy właśnie ja wyłapuję. Po prostu badam siłę danego impulsu. Czy to faktycznie są spadki, czy nie. Na przykład tu też był fajny, zobaczcie, fajny impuls. W górę, zejście, tu jest prawie przy końcu, a zobaczcie, tu jest ledwo przeszło połowę. Tu było, można wejść na longa, tutaj na longa. Poszukajmy następnie jakieś krypto. Co tu mamy? Na przykład EOS. O. EOS. Zobaczcie. Jaki był impuls w górę, poszło, jest korekta. Zobaczcie, jaki był knot. I tu jest grubo, grubo wyjście poza tego Bollingera. A zobaczcie, co pokazuje RSI. Jaka jest siła? No, to jest fake. To jest po prostu fake. Tu trzeba było wejść na longa. 20% następne. Następne, zobaczcie. Spadek. Wyjście grube znowu poza Bollinger. Taki szukamy szpic, nie? Najlepiej taki szpic szukać. RSI nie doszło nawet do krańca. Tutaj sporo wyszło. Wchodzimy na longa. Następną weźmy sobie jakąś sushi. O, sushi.
Tutaj pokazywałem wam. Zobaczcie, tutaj wejście, ten chyba tu jest nawet opisane, a nie ma. Że na tej, w tej strefie będziemy szukać longa i zobaczcie, poszło. Ledwo zahaczyła cena. Oto moją strefę, dwójkę. I zobaczcie, wyjście poza Bollingera, duża szpica, powstaje cień, a zobaczcie tu, tu nawet nie do krańca RSA nie doszło tego kanału. Wchodzimy w pozycję 30-50%. Dziękuję, do widzenia. Tu mamy następny, jak chcecie, zobaczcie, tu mamy następny knot, tam cień, bo to ludzie różnie mówią. Do góry powinny być knoty, na dole cienie, prawidłowo. Zobaczcie, następny się robi wyjście z Bollingera, a gdzie jest RSI, co nam pokazuje? Że wcale to USD nie jest takie mocne. Że sushi jest, ma cały czas, jest dokupowane i jest przewaga kupujących. Spadek, patrzymy na siłę, o, fake, to jest, aby, to jest dla zmylenia po prostu ulicy. My tu kupujemy. Cyk, kupujemy 30%, prawie 40%. Dziękuję, do widzenia. Tu mamy następne, zobaczcie. No i tu możemy zobaczyć, akurat jest aktualne. Mamy tutaj wejście, prawie kraniec, Bollingera, zobaczcie, gdzie jest. Gdzie jest RSI? Myślę, że jak oglądacie ten filmik z 5 razy, to skumacie, o co chodzi. Później polecam wam przejrzenia tych swoich tam wykresów, analiz i zobaczycie, jak to się często powtarza. A podstawą jest analiza Bitcoina. Dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam. Do następnego.